Państwa serdecznie. Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w kilku bardzo ciekawych wydarzeniach z naszego repertuaru. Pierwszym z nich jest film Angry Birds, który zagramy premierowo już 27 maja. Produkcja zabierze widzów na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe, kolorowe ptaki nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy, temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek. Więcej nie zdradzę. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza, że Dzień Dziecka tuż, tuż. Przypominamy, że bilet normalny kosztuje 14 zł, ulgowy 12 zł, a grupowy zaledwie 10 zł. Każda okazja, aby obcować ze sztuką, jest dobra, zwłaszcza kiedy można się przy okazji trochę pośmiać. Szansą do tego będzie majówka z poetyckim przekazem, która odbędzie się 28 maja o godzinie 19 w kawiarni Busola, znajdującej się na terenie Filharmonii Kaszubskiej. Celem wydarzenia jest symboliczne i dosłownie przekazanie młodemu pokoleniu poetów i satyryków twórczej pałeczki. Jest to także sposób na uhonorowanie dawnej tradycji spotkań lokalnych literatów i chęć zaszczepienia tego zwyczaju u młodego pokolenia. Podczas imprezy wystąpią bardowie regionalnej sceny poetycko-satyrycznej: Agnieszka Kostęcka, Andrzej Marczyński, Jerzy Edward Stachura, Janusz Pierzak, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki. Trzecim wydarzeniem, które zdecydowanie jest warte Państwa uwagi, to Książę Niezłomny, parafrazy 1926-2016. O co chodzi? Już mówię. Dzięki Juliuszowi Osterwie Wejherowo stało się pierwszym miastem na Pomorzu, do którego zawitała prawdziwa sztuka teatru. Nowa, twórcza, eksperymentalna. W tym roku mija 90 lat od tego niezwykłego momentu w życiu kulturalnym miasta. Dla jego uczczenia Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na cykl wydarzeń upamiętniających pierwszy zjazd Teatru Reduta do Wejherowa w 1926 roku z inscenizacją dramatu Książę Niezłomny w tłumaczeniu Juliusza Słowackiego według utworu barokowego dramaturga Calderona de la Barki. Pierwsza część wydarzenia to wernisaż Ten obraz i zmysłom grozi, powroty i nawiązania, który odbędzie się 3 czerwca. Jest to wystawa historyczna poświęcona inscenizacjom utworu Książę Niezłomny. Prezentację wystawy uświetni występ Anny Marii Adamiak, która zaśpiewa utwory z repertuaru artystów dwudziestolecia międzywojennego. Druga część odbędzie się 4 czerwca. Na ten dzień planowane są aż 3 wydarzenia. W sobotę o godzinie 10 odbędzie się wykład Dać własną odpowiedź Osterwie, Książę Niezłomny Jerzego Grotowskiego, ku szczytom autorstwa, połączony z projekcją rejestracji spektaklu. Tego samego dnia o godzinie 13 na promenadzie imienia Reginy Osowickiej będzie można zobaczyć pokaz inscenizacji przygotowywanych przez zaproszone grupy teatralne, które podjęły się pracy nad utworem Książę Niezłomny. Z kolei na godzinę 19 planowany jest pokaz spektaklu Teatru Telewizji Książę Niezłomny w reżyserii Jerzego Krysiaka. Wstęp na wszystkie te wydarzenia jest bezpłatny. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.wck.org.pl.